Początek roku wcale nie musi być czasem spinningowego przestoju. Wystarczy znaleźć odpowiednią rzekę i dobrze się przygotować, by cieszyć się z łowienia pięknie ubarwionych ryb. Witajcie, nazywam się Rafał Mleczak i pokażę Wam, jak dobrać się do zimowych pstrągów. Aby przygotować się do łowienia zimowych pstrągów, warto zastanowić się nad specyfiką tych ryb. Szczególnie w tym okresie, gdy ryby są zmęczone po tarle, zajmują kryjówki w głębszych miejscach, w rynienkach. O tej porze roku nie są tak aktywne. Łowi się je głównie prowadząc przynęty pod prąd. A podstawową przynętą na te ryby są imitacje drobnicy, na której o tej porze roku żerują pstrągi. W tym okresie nie ma owadów, dlatego właśnie mniejsze ryby są głównym celem kropkowanych drapieżników. Przynęty miękkie doskonale wpisują się w charakter zimowego łowienia. Możemy je prowadzić wolno, możemy regulować ich pracę i tempo prowadzenia za pomocą główek jigowych, najlepiej takich od 2 do 5 gramów. Przynęty miękkie są bardzo dobre do obławiania wąskich, trudnych technicznie miejsc, do łowienia na stromych krawędziach, gdzie dno szybko opada i gdzie bardzo dobrze można sprowadzić przynętę do dna w szybki sposób i precyzyjnie. Przynęty miękkie mają też taką zaletę, że bardzo dobrze lusterkują, a ten typ pracy jest przez pstrągi o tej porze roku bardzo pożądany i mają też jeden pojedynczy hak, który wpływa na bezpieczeństwo ryb i pozwala w łatwy sposób wypiąć je, nie robiąc im krzywdy.
okresie zimowym przynęty z serii Cannibal lub Cannibal Craft prowadzimy dość wolno pod prąd. Obławiamy dołki, rynny, zagłębienia, w których przez większość dnia przebywają drapieżniki odpoczywające po tarle, ale zdarza się, że żerujące ryby wychodzą z dołka na krawędź od strony płytszej wody i to właśnie tam najłatwiej je złowić. Aby nie spłoszyć pstrąga, który jest w momencie aktywności, pierwsze rzuty wykonujemy właśnie prowadząc przynętę z płytszej wody i obławiając krawędź zagłębienia. Później, gdy nie mamy brań, schodzimy głębiej i obławiamy kolejne partie dołka. W każdym miejscu warto wykonać kilka kontrolnych rzutów, zanim przejdziemy dalej. W ofercie marki Savage Gear znajdziecie dwa modele kanibali. Pierwsza z nich jest Wam dobrze znana od dawna, jest to klasyczny Cannibal Shad, a druga pojawiła się stosunkowo niedawno i jest to Cannibal Craft. Obie przynęty wydają się podobne, ale to tylko pozory, dlatego że praca tych przynęt jest zupełnie inna. Cannibal Shad pracuje bardziej subtelnie, bardziej migotliwie. Te migotania są częste, aczkolwiek wąskie, a praca ogona jest bardzo szeroka i dynamiczna. Cannibal Craft z kolei ze względu na szeroki korpus wychyla się znacznie bardziej i kolebie się mocniej, a ogon także pracuje migotliwie. Tak naprawdę obie wersje warto mieć w pudełku, szczególnie te rozmiary najmniejsze do 7 cm. Obie wersje występują w kolorach smolt, imitując niewielkie małe pstrągi. Przynęty miękkie to ciekawa, nowoczesna i wciąż mało popularna alternatywa dla klasycznych przynęt pstrągowych. Przynęty miękkie oferują szeroki wachlarz możliwości. To bardzo techniczne przynęty, które w okresie zimowym sprawdzają się bardzo dobrze. Po pierwsze, możemy regulować ich prędkość prowadzenia za pomocą podnoszenia, opuszczania wędki, a także główek jigowych, które najczęściej warto stosować od 2 do 5 gramów. Dobrze też przynętami miękkimi obławia się dość strome krawędzie dołków, w których to przynęta pracuje od razu po wpadnięciu do wody, szybko się zanurza i zyskujemy przestrzeń, która w trudnych technicznie miejscach jest bardzo ważna. Przynęty miękkie, takie jak Cannibal Craft czy Cannibal Shad, bardzo dobrze kolebią się w wodzie, a tego typu praca pasuje pstrągom. I jeszcze jedno, mają pojedynczy, bezpieczny dla ryb haczyk, który umożliwia szybkie wypięcie ryby i zapewnia im bezpieczeństwo.
Wędkarstwo pstrągowe wymaga precyzji i konsekwencji, ale przy odrobinie wprawy potrafi nagrodzić świetną rybą. Pamiętajcie, że wędkarstwo pstrągowe to mega zajawka na okres zimowy. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym materiale, a teraz zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, zostawcie nam komentarz, a jeśli się podobało, łapkę w górę.